Siemanko ludzie, z tej strony Gryfcie, witam was w kolejnym odcinku z Just Cause 2. Słuchajcie, jesteśmy w takim no, dość wysokim miejscu, bym powiedział, na wysokiej pozycji jesteśmy w tym momencie. Natomiast udajemy się na skok na chemikalia, czyli na kolejną misję frakcji, słuchajcie. I będziemy tak sobie już no, powolutku się zbliżać do końca gry. Jakby nie było, ze względu na to, no, że zostały nam już ostatnie dosłownie misje. Tak mi się przynajmniej wydaje, że są to ostatnie misje, bo już chyba nic więcej tutaj do odkrycia nie mamy. Poczekajcie. Tak, raz, dwa, trzy, nie, jeszcze terytorium Karaluchów jedno powinniśmy tutaj dostać na archipelagu Selatan. Tak przynajmniej mi się wydaje, że to tak będzie, bo oni mają dwie, a powinni mieć prawdopodobnie trzy. Ci też powinni mieć trzy, ci trzy, chyba że tam po cztery, ja już nie pamiętam dokładnie, ale mi się wydaje, że po trzy. Jak widzicie, misji dla frakcji już nie mamy nawet. Misji dla frakcji już nie mamy, nie możemy odblokowywać, tylko przerwę na czarnym rynku za chaos następny, więc prawdopodobnie... Karaluchy mogą nie mieć już kolejnych misji, słuchajcie. Karaluchy mogą już nie mieć kolejnych misji. I co jest śmieszne. Natomiast no, zostało nam jeszcze troszeczkę misji, jak widzicie tutaj, dla naszych żółtków. No i zostały nam dwie misje dla czerwonych, czyli no, te dwie misje dla czerwonych zrobimy dzisiaj. W następnym odcinku zrobimy prawdopodobnie dwie dla żółtków, w kolejnym jeszcze jedną. No i zobaczymy, co tam się dalej jeszcze wydarzy. Zobaczymy zresztą, jak to nam czasowo się rozłoży, bo to jest przede wszystkim najważniejsze, nieważne ile tam jest misji. Tylko jak czasowo się będziemy wyrabiać, bo jeżeli czasowo będzie dobrze, to będzie ok. Jeżeli nie będzie dobrze, to będzie gorzej. Natomiast no, ten myśliwiec jest na tyle wolny, że to szkoda gadać. Na pewno Silverbolt byłby lepszy. I nie ma nawet co mówić, słuchajcie, tak naprawdę, no bo widzicie, jak on się no, ślamarnie porusza. Ślamarnie. Jakiś nowy skrót. Zawsze spoko. Nowe skróty zawsze spoko. Natomiast no, kurde, trwa to lecenie tak naprawdę tym. Naszym Pelem to naprawdę no leci i jest już na miejscu. A ten to tutaj się tak bawi. No ale nic no. Lecimy czym lecimy. Niestety nie będę wymieniał tego w powietrzu, bo to jest trochę bez sensu. Natomiast fajne jest to, że widać cień, słuchajcie, gdzieś tam na ziemi. A w tym momencie to raczej nie będziemy widzieć, bo jest dużo wody. No o, właśnie, widać cień, słuchajcie. Co jest naprawdę rzadkością w niektórych grach, bo w większości gier no, ludzie to olewają po prostu, deweloperzy. I tego jakby nie ma, no bo po co komu cień? No a cień jest bardzo fajną opcją, z względu na to, że możesz sobie wiedzieć, znaczy no możesz poczuć się bardziej realnie niż normalnie. Trochę to dziwnie brzmi, bardziej realnie niż normalnie. Bardziej realnie niż w większości gier, no i to przede wszystkim pokazuje, że gra jest odpicowana, słuchajcie, że gra jest dopieszczona pod każdym możliwym szczegółem. No i wygląda to jak wygląda. Dobra, a teraz my się tutaj tak powolutku... Powolutku. No jeszcze kawałeczek. No i Gryfciu, zeskakujesz, dobra. No i jesteśmy na misji. Smell the air, Scorpio. That is the smell of fear. The Panao government's fear. Of blood and quivering and dissipation. My sources tell me they are experimenting on some chemical gas. They will use to subdue the people. Our enemy cannot be allowed such an advantage. You must go there, comrade, and retrieve the three vital elements from which the chemical is designed. But remember, these liquids must be kept cold. Really cold. Otherwise, they will evaporate to nothing. And nothing will come of nothing, Scorpio. A, ona chce sama zrobić taki gaz. Cwaniara. Nie ma co. Cwaniara. Dobra, my sobie bierzemy w takim razie helikopter, bo widzę, że nam zostawili. Nie wiem, czy to nam coś tam niesamowitego da, ale zostawili nam helikopter, więc też ruszmy się nim. Rawlinsonem. No, 3 km to wolałbym chyba jednak myśliwcem przelecieć, ale trudno. Tak. Wiecie co? Tak se myślę, że ona jest po prostu głupią feministką. I to taką, wiecie, szurniętą, dosłownie szurniętą feministką, ze względu na to, że ona se myśli, o, jakbym miała faceta, który byłby unieruchomiony, to bym sobie robiła z nim, co bym chciała. A nie pomyślała tego, że jak... Znaczy,
faceta z rządu, bo to musi być wysoko postawiony facet, to nie to, nie to tamto, że jakiś tam, wiecie, wypierdek, czy jakiś tam menel z ulicy, nie, nie, to tak nie, to tak nie działa. No, ale ona by chciała, wiecie, ona by chciała taką, takiego ziomka, który by... O Jezus Maria, muszę wyskoczyć. Bo już do mnie nawalają, widzę, z wszystkich możliwych stron. Super. Generalnie super, Rico, jakbyś wstał, nie miałbym nic przeciw... Miałbym nic przeciwko. Dobra, stąd to trzeba się ewakuować, słuchajcie, i to zdecydowanie się ewakuować stąd trzeba. Nie wiem za bardzo, co ja mam tu zrobić, chyba wejść na górę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, do widzenia. O, nie mam amunicji. No to gorzej. Dobra, to tu kolega wylatuje. Laboratorium jest tutaj. Jak ja mam tam wejść? Jak ja mam niby tam wejść? Bez sensu trochę. Chyba, że jest tu gdzieś jakieś wejście, no bo jak nie, no to nie ogarniam. Do widzenia, przyjacielu. Tu jest wejście. Aha, no dobra. To trochę zlamiłem. Tak, wejście, ale zamknięte wejście. Aha. Aha, czyli tak czy siak... Tak czy siak muszę tędy wejść. Ciekawe, jak ja mam to niby zrobić. Granatem, myślisz? Za tymi skrzynkami to takie średnie, no ale trudno. Aha! Nie spodziewałem się, słuchajcie, tego, że tam będzie dron. Naprawdę, wszystkiego się spodziewałem, ale na pewno nie tego, że tam będzie dron. I ten dron nas zdecydowanie zaskoczył. Oczywiście teraz będę padał jak mucha, bo mogę. No, także jesteśmy, słuchajcie, gdzieś... Gdzieś w bardziej chujowym miejscu, niż byliśmy wcześniej. No ale trudno, słuchajcie, trudno, takie jest życie. Dobra, pan do widzenia. Pan tu kolega do widzenia. Tu jakiś kolega będzie jeszcze? Nie. No ja pierdolę, no kurwa! Ja rozumiem wszystko, ale żeby on mnie normalnie kurwa karabinem zabijał? Że oni wcześniej nie potrafili trafić we mnie. Ja nie wiem, słuchajcie, z misji na misję to jest coraz gorsze. Naprawdę, z misji na misję idzie mi coraz gorzej. Nie wiem, od czego to zależy, ale no, wygląda to naprawdę słabo. Czy ja mogę strzelać już? Dziękuję. Dobra, ty kolega, spadasz na dół, bo będziesz mnie irytował za chwilę z góry, ja jestem tego pewien. Weź tą krowę. I tą krową go dojedź. I jego kolegów tam też. Dobra, my tutaj. Dobra, tu jest zamknięte, wchodzimy oczywiście górą. Hops. Zajebiście, żebym to wskoczył teraz. Dobra, hops. Masz clear shota? No to masz. Nie ma sprawy. Dobra, my tutaj ze standardem tak zrobimy hops. I tutaj ze skrzyneczki. Yes. I mogę zrobić od razu... Tak na pewno nie. Wrzuciłem prosto w próbki. Dobra. To padło. Mamy jedną próbkę. O Jezus Maria, dobra. Jeszcze dwie mamy wziąć. No to super, no ja już czuję, słuchajcie, że to się źle skończy. Dzień dobry, do widzenia. Dobra, mam wejść na dach i naprawić wentylator od razu. Widzę, że ona się już nie pieprzy. A po co zresztą? I jak zwykle są, słuchajcie, bugi. Bo jakby mogło być inaczej. A co się tutaj stało teraz, to ja nie ogarniam. Dzień dobry. Do widzenia. Dobra, trzeba naprawić wentylator, więc żeby naprawić wentylator, trzeba zrobić tak i do widzenia. Okej, i tutaj oczywiście dron. Dobra, dron naprawiony też. Schodzimy na dół. Próbka nasza.
Tak, last. Ten last będzie pewnie najgorszy do zabrania. Na 1000%. O, mówiłem, że to będzie najgorsze pewnie. Dobra, tam pan kolega to taka średniawka, bym powiedział. Myślicie, że on mi ucieknie? No suko! Nie uciekaj! Skubany, słuchajcie, ile ma... HP! Dobra, drop the sample i co dalej? Bolo? Dobra, bring them to Bolo i co dalej? Bo w sumie mi nie podpowiedziałaś, koleżanko moja. Dobra, my sobie tu porozwalamy jeszcze oczywiście składy paliwa, tak dla standardu bym powiedział. Tam jeszcze są, słuchajcie, składy paliwa. O, ciekawostka. Dobra, to porzucamy sobie granaty w takim... Oj, trochę za daleko. Bum, bum. Jeszcze raz? Nie ma problemu. Dobra, wszystko rozwalone. No i możemy stąd chyba wychodzić do góry, bo Bolo jest... Właśnie, kawał drogi stąd. A my tu prawdopodobnie będziemy mieć coś, czy możemy się wydostać. Pewnie, że tak. Tak jakbym, słuchajcie, wiedział. No, Jezus Maria, czy oni są pancerni? Wy to widzicie, czy co? O co tu chodzi? Dobra, ucha ci pewa. Zanim ja stąd wylecę, to te misaile mnie rozpieprzą. Ja sobie zdaję sprawę z tego. Dobra, trzeba lecieć wystarczająco nisko, żeby móc... Właśnie, o, teraz jest super. Tak nisko, jak będziemy lecieć, to nic nam nie zrobią. I przy okazji możemy porozwalać trochę. Tak, tak, chemicals, chemicals. Tylko chemicals jej w głowie. Mam nadzieję, że mi nie trzepną tą rakietą. Szlak, jedna trafiła. Jeżeli jeszcze jedna trafi, to jest po mnie. Po prostu jest, słuchajcie, po mnie. Leć, Rico, leć. Nie ma czasu. Stąd ja bym mógł w sumie zeskoczyć już. Ale boję się, że ten dziad z tego helikoptera mnie po prostu zjedzie zaraz. Ja tego bym nie chciał, słuchajcie. Tego zdecydowanie bym nie chciał. Dobra, 1,8 km. Tylko, że tu jest w dół dużo. O kurwa, temperatura próbki tutaj jest jeszcze. No nie zawiodę cię, tylko musisz, kurde, mi dać chwilę tutaj czasu, bo jak widzicie, no ciężko jest tutaj wykierować tym wszystkim. Nie wiem, czy to w ogóle nam coś da, bo został nam kilometr. A pół próbki już mamy. Szlak by to trafił. Nie wiem, czy to da radę w ogóle zrobić. No nie, no nie, no nie, chyba nie, słuchajcie, chyba nam się nie uda. Chyba nam się nie uda, ze względu na to, że jesteśmy zbyt daleko od tego wszystkiego. Temperatura próbki jest coraz wyższa. 200. 150. 100. Musimy do środka chyba włożyć. Tak. Ja pierdziu, ja myślałem, że już nie damy rady. Ukończone misje dla frakcji 39, tak by the way. 39 misji już ukończyliśmy. Jezus Maria, myślałem, że już nie damy rady, słuchajcie. Ale nam się udało, na szczęście. I to będzie, słuchajcie, koniec tego odcinka, także mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Dziękuję wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych. Na razie, no i cześć! Podobał ci się filmik i chciałbyś zobaczyć więcej? Subskrybuj!